byłem w kilku miejscach w okręgu wyborczym ministra Marcina Romanowskiego, który jest moim bardzo bliskim współpracownikiem i wspieram go w czasie tej kampanii, ale też wspieram dobrą zmianę, ponieważ pokazuje, że Polacy stoją przed bardzo ważnym wyborem z dwóch powodów. Po pierwsze, że wybieramy kontynuację rozwoju materialnego i równego dzielenia dochodu narodowego pomiędzy Polaków. I to jest bardzo ważny element programu podwyższenia wynagrodzeń Polaków do 2021 roku do kwoty 4000 minimalnej pensji. Odpowiednio oczywiście też wzrostu płac w innych kategoriach. Albo przed powrotem do tego, co było, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską i PSL, czyli kierowanie pieniędzy tylko do wybranych, którzy będą zarabiać coraz lepiej i będzie im się żyło coraz lepiej kosztem ogromnej większości społeczeństwa. A drugi punkt to jest sfera wartości. Szykują nam tutaj kontrrewolucję, jeżeli chodzi o naszą tożsamość. Te marsze, parady LGBT, homoseksualnych aktywistów wspierane przez Platformę, czasami też kumują zdumienie przez PSL, to jest znak czasu i albo będziemy bronić naszej wolności, wolności wychowania dzieci, naszej tożsamości, naszej tradycji, albo zgodzimy się, że pod szyldem pięknych haseł tolerancji tak naprawdę wprowadzi nam się tutaj cichy despotyzm, cenzurę i narzucanie sprzecznych z naszą polską duszą wartości w obszarze obyczajów, w obszarze rodziny, adopcji dzieci przez tak zwane małżeństwa homoseksualne. I to jest zasadniczy wybór, który stoi przed nami, przed Polską. Wzrost gospodarczy, równe dzielenie pieniędzy pomiędzy Polaków, albo też kierowanie środków tylko do wybranych. Obronę wolności naszej tożsamości i tego, co stanowi duszę polską, albo zgoda na rewolucję obyczajowo-seksualną, którą chcą nam tutaj narzucić przedstawiciele totalnej opozycji w ramach tej tęczowej koalicji do Senatu. Jest to bardzo widoczne. I o tym rozmawiam z mieszkańcami. No, poza tym pojawiają się oczywiście problemy takie codzienne, na które zwykle odpowiadam z panem ministrem Romanowskim. I wspieram dobrą zmianę, wspieram siódemkę, czyli ministra Romanowskiego, który jest bardzo wartościowym człowiekiem. Znam go od czasu Komisji Rywina. Jest godny najwyższego zaufania. Bardzo dziękuję przede wszystkim panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro za poparcie w tych nadchodzących wyborach. One rzeczywiście są ważne, ta decyzja jest fundamentalna, bo ona będzie dotyczyć tego, czy ta dobra zmiana, którą rozpoczęliśmy w 2015 roku, będzie kontynuowana, czy ten zasadniczy wybór w swych zasadniczych kształtach, który przyjęliśmy w 2015 roku, będzie nadal realizowany. A jeżeli chodzi o tutaj o województwo lubelskie, o Biłgora i ziemię biłgorajską, to czy te środki, które są w znacznie większym zakresie przeznaczane niż to było za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, nadal będą płynęły do naszego regionu. Transfery środków, inwestycje w drogi, w szpitale, w nowe miejsca pracy, których potrzebujemy, bo nasz region był przez lata zaniedbywany. One chcemy, żeby nadal tutaj do nas spływały, żeby ten region się rozwijał, żebyśmy nadrabiali te zaległości, które mieliśmy przez dziesięciolecia i mogę obiecać, że jako mam nadzieję poseł tutaj z ziemi biłgorajskiej, jeżeli oczywiście taka będzie decyzja mieszkańców, będę dokonywał wszelkich starań, aby te nowe miejsca pracy, inwestycje w drogi, w całą infrastrukturę były rzeczywiście realizowane.